Hej, hej, moi drodzy, witam was niedzielny z tej strony i... Wigo, witajcie serdecznie. Witajcie, moi drodzy, my jesteśmy w Grounded, jakby ktoś nie rozpoznał. No i oczywiście dzisiaj kolejną lameriadę uczyniamy, więc tym razem wymyśliliśmy, że sobie będziemy bombardiery męczyć. Albo one nas, to drugie jest bardziej prawdopodobne. Więc teraz idziemy ich szukać. No, w poprzednim odcinku próbowaliśmy pająki zabudować. Tak. Okazało się, że tak naprawdę jest jeszcze jedno wejście, więc na razie sobie pająki odpuszczamy, żeby was tymi pająkami tam nie patować na lewo i prawo was tam. My sobie tam może kiedyś pewnie dobudujemy co trzeba i zrobimy z nimi porządek. Albo będziemy mogli zrobić. Tym razem ruszamy na bombardiera. Tak, tylko widzę, że są jakieś larwy pokrętne. Już gdzieś tu widziałem. Jakoś nie chcę mi się z nimi walczyć, akurat tam nie mam... Tam widziałem, no po prawej. Tu jest ten śmierdziel, trzeba też go jakoś tak lekko ominąć. Nabierzemy tobą, próbować. Musimy się mniej więcej... Larwa. Gdzie jest larwa? Nie, też tutaj. Ale nie widzę jej. Wykryła zagrożenie. Ale może olała nas. Czmychnęliśmy gdzieś. I wiem, że tu gdzieś po skosie się szło. Do tego... Tam, co ostatnio żeśmy byli. I tu by można było skręcić w stronę tej ściany, czy tam żywopłotu, nie wiem jak to nazwać. I tutaj, tutaj były bombardiery na pewno. Przy tym tutaj... dołku, pamiętasz co tutaj znaleźliśmy, wejście, które trzeba wysadzić? Tak. Gdzieś tu się kręciły. Pojawił się ten symbol, że tutaj jest coś. Tak, u mnie też. Pod ziemią, nie? A teraz się schował już. No to znaczy, że gdzieś jest, tylko, ale nie widzę tu bombardierów. O właśnie. Jest, idzie? Jak na zawołanie. Nie, czekaj, tylko najpierw no idzie tu, widzisz? Oczywiście najpierw to małego. Roztoczę. Francę małą. Gdzie jest pan bombardier? Halo? Tu był. Larwa. Larwa gdzie? Tam, ale przeszła, dobra. Dawaj, ja go spróbuję na klatę. No, fajna, szału nie ma. Już go biorę, też strzelam. Ach, trafił mnie tym śmrodem swoim. Ty go on jest taki, jako... że wiesz, on stara się do mnie strzelać. Nie atakuje mnie, nie gryzie, tylko ten. Więc ja będę biegał. Ja go walę, no. A ty co do niego tam małe zawody strzeleckie. Ach, trafił mnie Francuzik. Mnie tutaj jeszcze rozkota, tutaj cholera, no. Dead. Załatwiony. Mamy. Wrzący gruczoł. Jest. Wypadł nam. Larwa? Dobra. Ty, wypadł nam wrzący gruczoł. Pozbieraj sobie te strzałki. Dobra. Ty, to nieźle. Mamy teraz coś, pamiętasz? Coś było do zrobienia z tego. Zaraz zerknę na szybko. Z gruczołu, tak. To nie był młotek? Tak, mamy młotek. Ty, możemy zrobić. Część tarczówki chyba mamy. To mamy. Możemy mieć... Ty, owadzi młotek dzisiaj robimy. Wow, to minkówki rozwalamy, mleczaki. Ty, kuka. To był dobry... Nie wiem, czy iść dalej te bombardiery męczyć, czy od razu robimy młotek i... Nie, młotek? Młotek? To wracamy. No tak, bo to trzeba wykorzystać okazję, bo wiecie, bo my jesteśmy takie zdolniachy, że zaraz byśmy tu poginęli. Tak, byśmy zapomnieli później. No, że był cały odcinek ten... tak jak ostatnio. Na pająki, tak jakbyśmy cały czas bili się z bombardierami i byśmy nic nowego nie zrobili, a tak to o. Mi tutaj znowu roztocza, gonią, jeja, co za małe gówniarstwo. Ale one są w sumie, one są, wiesz co? Ja bym je pozabijał, one meszek dają na strzały. No czas. To się zawsze przyda. To też prawda. O, woda. Weź to od razu wypij, o tu jest. To jest wujek roztocz. Ale słabo wali tym, ja pierdzielę. Powiedz, że takie bezwładna jest ta broń dziwnie. Dobra, to co? Dobra. Lecimy dalej, nie? Lecimy dalej, tak. A będzie w końcu biedronkami się też zająć. Tylko uważaj, że to jest smrodzik. To jest smrodzik. Tak, widziałem dym. Wolę go tak buczkiem ominąć, dobra. Boczkiem. Boczkiem. Mhm. I lecimy. Tera-li-la-li-la. Mróweczkę. Nie wiem, czy ten gruczoł nie trzeba przeanalizować. Co ty myślisz? Oj, jeżeli nie mamy, nie mamy. Nigdy nie mieliśmy. Nie mieliśmy. Idzie chyba to zanalizować pod dom, nie?
Albo pod dom, albo do tego, na jeziorze tam. A, tu chyba mam bliżej. Okej, to idź. A ja sobie tutaj, o. Idę, bo jest świecące słoneczko ładne. Zobaczymy, czy to się da przeanalizować. Ja przerzucę czy to się parę nie rzeczy. Da. Dobrze. Strzały jeszcze są, super, jest. Można przeanalizować, ta jest. No pięknie. Idzie, idzie. Ciekawe, co dostaniemy od tego? Pewnie nic. Głowa bombardiera tylko. No dobra. Czyli niewiele, ale zawsze nauka jest. Zawsze coś. Zawsze mózgomoc coś. Niestety nie mamy jeszcze do odblokowania mózgomocą. No nie, poziom 9. Jeszcze trochę brakuje. Jakieś 70... coś. Włókna porobiły, to ja... może sznurki teraz? Sadzę, czy robić liny z jedwabiu? Lub liny, zobacz, ile mamy 100 coś tej... Liny? Dobra. No, liny. Podobno mieliśmy potrzebować bardzo dużej ilości, więc... To muszę wszystko wziąć... Sznurki w sumie ustawić. Też by można było zrobić, bo one są bardziej wydajne chyba robiąc je w tym urządzeniu niż... Prymitywne ręcznie. Sznurki. Dobrze, robię. No, tu jest ta... Soczek, czy tam jak to zwał. Zawsze się przyda. Moi drodzy, mamy coś fajnego. Jak to teraz zrobimy? Owadzi młotek. Skóra. Pięknie. Jagodowa skóra, okej. Suszarkę mieliśmy zrobić. Czemu nie mam... ty, jagodek nie ma do jagodowej skóry. Jak nie ma? No nie wiem, nie ma jagód. Nie, 10 jest. To jak? To co on nie załatwił? A może stoja... Czekaj, część skrzela bombardiera, żeby zrobić ten. Dobra, już jest. Mięso. Już mam. Dobra, owadzi młotek. Uwaga. Dobra. Zrobiony. Ekstra. Ta-dam. Jak ty wyglądasz, owadzi młotku? Pokaż się. Pokaż go, no. Ale fajnie. Sprytnie wygląda. Czekaj, wrzucę se tu. Ta-dam. No ładnie, dobra. To co, idziemy spróbować coś, ten? Tak. Zmłotkować? Miętówki? Czy ząbek? Ząbek. Gdzie był ząbek? To jest jeden ząbek koło tego, nie? Koło jest. Puszki. Jest, masz rację. No, moi drodzy, to wiekopomna chwila. Oj tak. Mamy narzędzie drugiego levelu, że tak powiem. Tak, poziomu. Jak się okaże, że za słabe, to pęknie ze śmiechu. Uwaga. To uwaga. Jest! Jest ząbek. Rozbijamy go. Co tam jest w tym ząbku? Ciekawego. Mleczak trzonowy. Nie wiem, co się udało, ale coś dostałem. Tylko nie wiem co. No, nie wiem, to zadanie. To jest coś w... To nie to. Dane. Produkty, możliwe. Rzeczy. Miejsca. Nie. Bo się zastanawiam, czy to nie jest na statusie. Jakieś mutacje? Możliwe. Coś może? Z tego? Nie, co to był ten. Co dają te mleczaki? No dobra, rozwaliliśmy to. No. Ale nic z tego nie mamy. Bo nie ma ani kawałków. Ja dostałem coś mleczak trzonowy, ale. No co? Ja też, tylko było mleczak trzonowy. Tu ale mamy, co to? Mamy u góry, jak masz naszą te Raw Science podane i te mleczaki, to mamy jeden przy tym mleczaku. Nie wiem, co to oznacza i czy one cokolwiek dają. Czy to jest potrzebne do czegoś dalej? Nie wiem. Może właśnie nam widzowie trochę podpowiedzą, co chodzi z tymi mleczakami. No dobra, ale działa. To idziemy teraz miętówki, nie? Tak, teraz na miętówki. Czekaj, gdzie te miętówki były? Chyba przy tej pierwszej bazie, nie? No. Mhm. Teraz zobaczę na mapie. Mapa. Tu jest... Uwaga, a nie ta mrówka tylko. Dobra. Co to jest? Stare mrowisko. Lemon Crime Punch, nie. Tropico Punch też nie. Miętówki, mam. Masz? Ustaw punkt nawigacyjny, dobra. No proszę, jak ładnie, no to idziemy. Idziemy, 300 coś metrów, znaczy centymetrów. No. Wiesz to, metry, dla nas to metry. Biegnę za tobą. Patrzę na jakieś larwy. Dobra, to już ją zabijemy, ale nie widzi nas to olać.
Nie ma jakiegoś priorytetu na larwy. Ciach, 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 ciach. Ty, a, młotkiem nie, bo jakbym miał topór drugiej kategorii, to byśmy te grzyby mogli ściąć, muchomorki. O, a jeszcze te pióra. No właśnie, nie? Chyba toporem, nie? Pióra. Tak, albo jeszcze czymś innym. O, larwa. Idę. Dobra, ja rozwalę już. Dobra. A my idziemy 100 metrusiów i zaraz będziemy mieli pierwszą miętóweczkę rozwaloną. Ciekawe, co one dają. No, zobaczymy. Mrówka, nie mrówi mi tu. Ha, uwaga. No, koniczyny, koniczyny. Puszczać mnie, bo to jest... No to jako... ty bij, a ja będę patrzą i podziwiał. A, to trzeba wejść do środka jeszcze. Właśnie, trzeba znaleźć wejście, nie? No jest, tylko trzeba się pochylić, bo inaczej nie miałem miejsca. Dobra, tłukę. Pęka, pęka. Pęka? Pęka, zjedz, można zjeść. O, dwa miętówki, nie wiem co daje, żarcie. Ale co będzie, może trzeba wykryto, tarcza świeżości? Mutacja, ty coś idzie tam, schowaj się. A to biedronka, dobra. Biedronka, no. To mu to dalej. Chowal. Miętówka Ice Corps. Dawaj, zbieraj sobie też. Podobierz sobie. Złamek miętówki, dobra. O, tutaj będziemy mieli chuchem świeżym wstępić robale. Ale wiesz co, bym to poszedł spróbować przebadać, tak. Czy to się nie da przebadać. Od razu wszystkie rozwalę, żeby nie wracać, nie? Okej. Może znowu energii brakuje. To wypij sobie soczki, czy wypiłeś Nie, no szkoda. Na młócenie tego trochę szkoda. Tamten już zresztą poszedł. Dobra, mamy 14 miętówek. Dobra, jesteśmy przy naszej poprzedniej bazie, więc, możemy to, jak to wyjść, tutaj sobie przebadać, nie? Gdzieś powinno być tu? Bo tam gdzieś było. Nie tu, wróć. Gdzieś... Pająk? Gdzieś tu? Tu. Dobra, idę potem. Zobaczyć, czy to się da wymyśleć. Pewnie nic i tak z tego nie będzie, no bo nie sądzę, żeby coś z tych miętówek można zrobić, chyba że jakąś chemiczną substancję może jednak. Te może? Są do wymyślania, analizujemy. Zawsze nauka będzie, jak nic nam nie będzie. Tak, nie? Tak, dokładnie. Miętowa strzała. Patrz. Ciekawe, co one dają. No. Już sprawdzam szybciutko. No, 40 jeszcze mocy i będziemy mieli nowy poziom. Co tam te strzały dają, miętowe? Miętowa strzała, prosta strzała zadająca świeże obrażenia. Świeże obrażenia. Ale pewnie więcej niż zwykła, jak znam życie, nie? Pewnie tak, ale no nie jest napisane ile. Ale potrzebujemy pierzastą strzałę do niej. O, czyli bez pióra ani rusz. Bez pióra ani rusz. A pióra nie ruszymy, bo nie mamy narzędzia numer drugiego poziomu. Spokojnie, damy radę. No dobra, no to co jeszcze możemy rozwalać? Mamy młotek, chyba nic więcej w takim wypadku. Się zastanawiam, czy więcej tych bombardierów jednak nie spróbować pobombardować, jak już tu jesteśmy. Już. Można, jak jesteśmy, to pewnie, że można. Ale gdzie one są teraz? Tutaj blisko, dawaj, nie? dawaj. Może za mną iść, a mniej więcej wiem. Że gdzieś w tą stronę to trzeba było iść. I zabijam wszystkie rejkowce i inne gady. Ja wiem, ja specjalnie mówię gady, bo to są insekty, ja wiem. No. W końcu znam się trochę na biologii, tak mi się przynajmniej wydaje. Czekaj, bo to... A, trochę dziwnie idziemy. Czekaj, coś pomieszałem. A, bo byliśmy w drugim końcu, dobra. Tam są dwa pająki, po prawej. Tutaj larwa, ale ją olewam. Tu dwa pająki. Tutaj roztoczę. Ale olewamy na razie. Na razie. O, i to chyba one gdzieś... One biegną za nami. W dobrym kierunku. Tak, i to jest tu chyba. To rozkopane miejsce, nie? No, dobra, dotarłem nawet. Ha! I jest robal chyba, nie, w środku. Już tak szybko? Nie, to jest tylko nasz ten... Na znacznik. Nie ma go. Aha. Ale one gdzieś tu są. Tu jest akurat ta... Biedrona. Biedrona. O, oset. Strzały.
O, możesz pozbierać zawsze. Tak, bo ja już mam mały strzał. To jest kolejna biedronka. Czekaj, ja gdzie tu jest? Dobra, bo to jest taki teren, w którym jest ten smrodzik. To ten mi się nie podoba. Za smrodziarz to nie. Bombardierek tak, smrodzika nie chcemy. Halo? Zniknąłeś. Nie, tak sobie biegam, szukam bombardiera. Ej. Ach, spadłem, to już dupa. Szukam bombardiera, on był wcześniej gdzieś tu, ale go teraz nie ma. Pamiętasz przy tym płocie jeszcze, jak szliśmy? No właśnie, przy płocie, ale to trzeba dojść aż na sam koniec. Tak. A my jesteśmy, no jeszcze kawałek drogi. Chociaż, ty, możemy gnać. Dobra, gnamy. Gnamy, młody dzień. Jeszcze. O, tu jest gdzieś okay, też ale... kolejne. A, bo tu jest... Ja znowu ciebie zgubiłem, poczekaj. Tam jest dom, a ja ciebie widzę chyba, tak? Ale... O kurde, smrodzik jesteś... tu idzie. Smrodzik tu idzie. Ten znacznik zaraz zdejmę. Ty, tu jest jakaś ta. Byliśmy tu? Słuchaj, powiem ci tak, ja nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie ja jestem i gdzie ty jesteś. Czekaj, idziesz. Znacznik zdejmuję. Momentówki, usuń punkt nawigacyjny. Już wyłączyłem. No dobra, to teraz w ogóle ciebie nie widzę. Tak, nie ma znacznika. No bo ten znacznik to nie był ja. To było tylko punkt nawigacyjny. A, teraz cię widzę, dobra. Ty, tu jest... O. O, wujek śmierdziel. O kurna masa śmierdzieli. Oj. Pięć śmierdzieli tu jest. Oj. Nie podchodź. Ale tu czatują przy budce, bo tu jest stanowisko kolejne. O, posterunek terenowy. Tak. I ten kolejny, właśnie przy tym posterunku jest ich pięciu. Mnie tutaj roztocza, no. Pięciu? Czekaj, patrzę. Jeden tu siedzi, cwaniakuje i sapie. Mam podejść się ratować? Nie, czy... w życiu. Nade mną stoi ten, śmierdziel. One tu śpią. To jest ich miejsce spania. A to mówisz o tych... To nie bombardiery, tylko te takie... Śmierdziuchy. Te gazowe. No, gazowe. Nie możesz podejść, bo on dosłownie na mnie stoi. I śpi. I chrapie mi tu do ucha. Ja też nie wiem, jak daleko ty jesteś tak naprawdę ode mnie. Dobra, wiesz? Spadam. Ale tu jest nowe stanowisko. Tego chyba nie mieliśmy. No, nie mieliśmy tego stanowiska. No widzisz, tylko tu by trzeba dopisać jakiś znacznik, nie punkt nawigacyjny. Ciekawe, czy można, nie można. Bo bym tu dopisał śmierdziele. Żeby omijać to miejsce. No niestety, moi drodzy. No niestety. Wróciłem, że tak powiem, na stare śmieci. Ja już nie wiem, gdzie ja jestem, więc ja będę się 220, kierował na domek. 217, widzę cię. Biegniesz. Tak, a już biegnę do domku, dobra. No dobra, no to mamy piękny młotek, którego w sumie na razie nie potrzebujemy używać. No ale dobrze jest, już miętówki są. No dobrze jest, tak, części strzela bombardiera. Poczekaj, bo to wszystkie te miętówki też poprzerzucam gdzieś do naszych tutaj miejsc, bo one służą też za jedzenie, nie? Trochę nawet dobrze podkarmiły. Myślę, że tak. Mnie chyba. Trochę mamy tutaj śmierdzielków, meszków, dobra. Chociaż... przybyłem. No dobra. Ja bym chętnie sobie zrobił nową tą pochodnię, niech się już dopali. Nie chcę jej wyrzucać, więc niech chociaż ładnie się popali na koniec. Chociaż czekaj, to można rzucić chyba, nie? To się R-ką rzucało, nie? O! Gesty! Ty, na jeden są gesty. Niechcąco odpaliłem. Gesty, pokaż mi coś fajnego. Niechcąco odpaliłem, ale teraz nie wiem, jak to odpaliłem. Nie wiem, jakim przyciskiem. Ale gdzie gesty? Poczekaj, pod czym? O, jest gorzej, ja. Bo wyrzuciłem ten. Masz najlepszy młotek właśnie. Ej. Gdzieś ja wywaliłem. A ja rzuciłem dzidą. Gdzieś wywaliłem i nie widzę go. Jest, dobra. Oj, wiesz co? No, niezły numer. Nie ma to, jak klawiszologii się nie zna. I próbowałem, wiesz, którym przyciskiem to zrobiłem, nie? Dobra, moi drodzy. Ej, mam też, czekaj, kieszeń. Pod V. Mam kieszeń. O, i koło. Aha. Wyboru, pod V. Pod B możemy budować. Ej, szybki czat, przyjaźń.
Ojejku, jakieś czaty, dzięki. Thank you. O. Ej, a czemu ja idę sam? To znaczy jak sam? No już nie, dobra. A, o, że ci... Teraz się bawią klawiszologią. O! Pomachaj. O. Jakim? H. I pomachaj. H. I pokaż kciuk w górę. O, tak będziemy kończyć. Zostawcie. Cyk. I tak, łapkę Dziach. I subskrypcję. I łapki w górę. Dobra, Skacz. Skończyły się te. Tam. Weź wszystko. No. Kibicuj. Dużo Juhu. Nie mamy. Ale niech się robi. Bawi. Sorki. Ale się bawię. Czekaj. Gram na niewidzialnej gitarze. O. O. Ale słychać gitarę nawet. To jest dobre. Gdzie jesteś? Aha, tutaj. Dobra. Dobra. No i powiem wam szczerze. Troszeczkę no. Chyba skończymy dzisiaj. Tak to wyszło, może tak. Krócej, może toś, ale jak widzicie, tak naturalnie żeśmy poginęli. Tak, tak. Ale tak. Przyznam wam się szczerze, że to miejsce z 5 śmierdzielami, czy tam 4, bo 4 na pewno widziałem, tak mi się wydaje, to jest jednak hardkorowe. Nie wiem, jak tak. Tam w ogóle by to można było wejść i przeżyć. A ewidentnie, o dziękuję, dziękuję. No. A, czekaj, jakiś ukłon się, wymachuj głową, śmiej się, kibicuj, oklaski, skasz, graj na niewidzialnej gitarze. To ja tylko kciuczek w górę, pyk, standardowo. Dobra, no to no właśnie, kciuk w górę no. Za te filmiki nasze. Tak jest. No i dobra, moi drodzy, to by było na tyle dzisiaj. Dzięki wam serdeczne. Jak zwykle wspieracie nas komentarzami. My tam je czytamy, tak nawet jak nie robimy tego, co piszecie, to kiedyś tam pewnie zrobimy, bo to tak często bywa. Tak, bywamy. Oczywiście, no. Że czytamy, ja nawet odpowiadam czasami. Dokładnie. Czasami. Ale zawsze czytam komentarze, tak. No, także moi drodzy, dzięki wam serdeczne, trzymajcie się. Cześć, cześć. Hej, hej.